Witam wszystkich bardzo serdecznie, Pablo się kłania i zaprasza dzisiaj do oglądania kolejnego odcinka Euro Truck Simulator 2 na swoim kanale. Jedziemy dzisiaj z Bratysławy do Ostrowy z ładunkiem koparki Volvo EW240EMH ze zlecenia World of Trucks. Zlecenie szybkie, proste, krótkie. Sam raz jak się patrzy na krótki film spowodowany to tym, że z okazji dziesięciolecia Eurotrucka jest dostępne malowanie rocznicowe i ja to malowanie rocznicowe zwyczajnie chciałbym mieć w kolekcji, stąd to zlecenie. Jesteśmy już podpięci, przygotowani i wyruszamy w drogę. Niemniej jednak w międzyczasie jeszcze pokażę wam, jak wygląda zestawik. Zestawik jest duży, no ale wiecie, to jest Volvo. Volvo i mam na myśli tutaj kopareczkę. Także wiecie. No, zobaczymy jak będzie. Trzeba jakby, mówię, trzeba jakby się poświęcić i trochę dostarczyć ten ładunek. Wiecie, podczas ostatniego live'a, który odbył się w sobotę na moim kanale, spędziliśmy 12 godzin w Euro Truck Simulator 2, natomiast niestety nie udało się zaliczyć, że tak powiem, wydarzenia. Z uwagi na fakt, że trzeba dostarczyć ładunek z Wotra bez uszkodzeń. No a jak wiecie, bez uszkodzeń czasami trudno jest dostarczyć ładunek, zwłaszcza jak się czyta czat i się od nim rozmawia z wami podczas prowadzenia live'a. Więc pomyślałem sobie, że to zlecenie jakby nagramy oddzielnie, żeby formalnie zaliczyć wydarzenie. Ono nawet nie jest z tego co widzę zaznaczone. Niemniej jednak, mam nadzieję, że otrzymam malowania na zestaw, jakim jeżdżę, czyli na ciągnik plus naczepę pamiątkowe. Może nagroda nie jest jakaś wysokich lotów i nie jest czymś bardzo wow. Natomiast to wydarzenie dotyczy tak naprawdę jednego ładunku o dowolnej odległości, rodzaju. Musi być tylko z Wotra, więc Zobaczymy, czy się uda uzyskać to malowanie, ponieważ w poście dotyczącym jakby tego wydarzenia
Nie było mowy o tym, w jakim terminie to wydarzenie musi zostać zrealizowane. Więc wnioskuję, że termin jakby większego znaczenia nie ma. A post przecież pojawił się na bodajże dzień czy dwa dni przed oficjalną datą urodzin Euro Truck Simulator 2, czyli tak jak wspominaliśmy na live, urodziny formalnie, że tak się wyrażę, Euro Truck Simulator miał 19 października, natomiast powiedzmy sobie szczerze, SCS, nie wiem dlaczego, nie wiem z jakiego powodu, świętowanie rozpoczął 18. Nie wiem, z czego to wynika, nigdy tak nie było. Ponieważ ten stream był 18 października. No wiecie, jest już grubo po tym wydarzeniu, ale liczę na to, że pomimo tego, że jest sobie dzisiaj 22 października, bo nagrywam to jeszcze po naszym live'ie 12-godzinnym, no to myślę, że może udać się zrealizować tą dostawę. Zwłaszcza, że zostało nam tylko 120 mil, znaczy 120 km, więc wszystko wskazuje na to, że nie powinno być większych problemów, żeby taką trasą zaliczyć to wydarzenie. Co dziwne, powiem wam, nie ma tutaj charakterystycznej belki dla Wotra z wydarzeniem, tak jak to ma miejsce zazwyczaj przy wydarzeniach, co mnie trochę niepokoi i dlatego się zastanawiałem, mówię, czy to nie jest tak, że to wydarzenie na przykład było tylko w momencie, kiedy oni świętowali urodziny, czyli 18 października, czy ja nie przespałem tego, że tak powiem w cudzysłowie, wydarzenia. No ale ostatnie posty w ogóle mają jakiś dziwny charakter jak dla mnie i są nie do końca jasne, bo oglądając ich live'a nie zobaczyłem praktycznie niczego nowego, co by dotyczyło Eurotracka czy American Truck Simulatora. Także no, i uważam, że to jest najdziwniejsze jak do tej pory wydarzenie ze stajni, że SCS-u dotyczące ETS 2, więc no co, no nic, bo tak naprawdę czekamy już teraz na aktualizację 1.4.6. Już się zastanawiam, jak będzie to wyglądało w tym roku, czy faktycznie gdzieś na koniec października, początek listopada, może gdzieś w połowie listopada dostaniemy aktualizację i wyjdzie nam dodatek Zachodnie Bałkany. Zastanawiam się, co w związku z tym, z dodatkiem Heart of Russia, jak to będzie się rozwijało. Do tego wiszą przecież dodatki do ATS-a. Czas pokaże, my musimy uzbroić się w cierpliwość.
Czy to dobrze, czy to źle, to już wy ocencie w komentarzach. Natomiast o czym jeszcze chciałem powiedzieć, to o tym, że podczas live'a była przeprowadzona ankieta, w której ponad 60% głosów oddane zostało na to, żeby gry od listopada pojawiały się na premierę. Jestem jak najbardziej za. Jestem jak najbardziej za. Prawdę powiedziawszy, dalej charakter kanału zostanie symulacyjny. Będziemy się dalej spotykać w takich tytułach jak ETS, ATS i Fernbus, plus właśnie w jakieś premiery. Jeżeli premier nie będzie, wracamy też, wiadomo, modelowo do tego, co już na kanale istnieje, żeby jakby wyłożyć je na kanale. Jestem coraz bliższy uporządkowania sobie kalendarza, nazwijmy to, i życia w taki sposób, i życia w taki sposób, żeby udało się nam, żeby udało się nam pogodzić jakby życie prywatne, mówię o sobie, tak, moje życie prywatne i moje życie prywatne i tworzenie na kanale, więc uzbrójcie się w cierpliwość, proszę, bo to, że mnie na przykład nie będzie na kanale przez 1-2 dni, nie oznacza, że gdzieś tam po drodze nie chcę tworzyć, bo widocznie nie mam po prostu w tym momencie głowy. A tak naprawdę pod koniec filmu chcę wam jeszcze bardzo serdecznie podziękować za 389 subskrypcji już. Wpadło 7 subskrypcji podczas ostatniego live'a. Jestem bardzo wdzięczny. Bardzo mi zależy tak naprawdę na tym, żebyśmy zebrali minimum 500 subskrypcji w tym roku. Jakby się udało, to może dostaniemy dostęp do kolejnego narzędzia na kanale, czyli do karty społeczności, gdzie będę mógł was z wyprzedzeniem na przykład informować o wszystkim, i oprócz Discorda to też będzie jakaś tam nasza platforma komunikacji. Dlatego bardzo zachęcam was do zostawienia łapki w górę, komentarza pod filmem, no i subskrypcji kanału oczywiście, tak? Pozwolicie mi w ten sposób się rozwijać, dzięki temu też materiały będą stawać się lepsze. No i zobaczymy, jak to będzie w praktyce wyglądało, bo zdaję sobie sprawę z tego, że różne sytuacje mają miejsce i różne sytuacje się jakby w życiu dzieją, więc nie wszystko jesteśmy w stanie jakby pogodzić, ale w tym wypadku na pewno się uda. Wystarczy, że będziemy jakby wspólnie na to pracować. Ja was bardzo proszę o zaufanie, o wsparcie. Pamiętajcie, subskrypcja kanału, łapka w górę i dzwoneczek pod filmem. To są rzeczy, które bezkosztowo tak naprawdę możecie ofiarować twórcy, żeby kanał się rozwijał. A ja ze swojej strony mogę tylko podziękować za to zaufanie, obiecać, że tego zaufania nie zawiodę.
Dobra. Zobaczmy jeszcze na koniec, tak naprawdę, czy to zlecenie nam coś odblokowało. Czy to zlecenie nam coś odblokowało? Zobaczymy Dobra, to jeszcze na koniec wam przerzucę ekran, że tak powiem, na przeglądarkę. Tu mam oczywiście wszystko wpisywane już, więc nie ma problemu, żeby się udało. Achievement za 100 dostaw odblokowany, bardzo fajnie. Achievement Cruising z Montana i ETS 10th Anniversary. ETS 2 10th Anniversary, czyli malowanie. Do tego jest International Driver. Bardzo dużo achievementów, tym razem 10 zleceń w ATS-ie i 10 zleceń w ETS-2. Destination Hanover pokazują jakby wszystkie nasze achievementy. No, powiem szczerze, bardzo się z tego powodu cieszę. Jestem ciekaw, czy to malowanie już mi się odblokowało samo, czy muszę, że tak powiem, jeszcze sobie to malowanie odblokować, ale nie widzę tutaj problemu chyba. Rhythm, o, właśnie, dopisz do Steama, proszę. Tak, logujemy się. Destination Hanover odebrane. To odebrane, tutaj jest odebrane, tutaj jest odebrane, 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 dobra, czyli tak naprawdę jesteśmy już w stanie zobaczyć, czy jesteśmy w stanie zobaczyć, czy w tym momencie już mamy malowanie. Jeśli będziemy mieli malowanie, to będziemy w katalogu pojazdów, w katalogu ciężarówek mogli zobaczyć to malowanie. Czy ono już się odblokowało? Ono jest gdzieś tu pewnie. No, zobaczymy. Ono powinno być dostępne do wszystkich ciężarówek, więc nie zerkam kompletnie na to, czy ono jest dostępne do mojej ciężarówki. No bo to jest takie malowanie, które powinno mieć miejsce na wszystkie traki z racji tego, że jest od SS-u. Jak widzicie, malowania mam wszystkie. Jest jeszcze opcja teoretyczna, że musiałbym uruchomić na nowo ETS 2.
Ale zaraz zobaczymy, czy faktycznie tak. Tu jeszcze myślę. O nie, jest. Dobra, nie muszę. I ono wygląda. I ono wygląda tak. To jest to malowanie do skani. Ten w anniversary. I teraz pytanie, czy ja jestem w stanie jeszcze wam pokazać tak, malowanie do trailera i do tracka. Bardzo dobrze. I teraz to było malowanie do tracka. Do trailera też myślę jest. I ono wygląda tak. Myślę, że taka bardzo fajna pamiątka dla kogoś, kto ma, powiedzmy, Eurotracka od daty premiery, to jest naprawdę miłe. No bo ja praktycznie 10 lat w Eurotracku przejeździłem. Także uważam, że to jest fajne. Co prawda, evencik jest bardzo szybki, prosty, łatwy i przyjemny, więc nie ma się co dziwić, że nagrodą jest tylko jakby malowanie na ciężarówkę i na traka. Natomiast chciałbym jeszcze sprawdzić jedną rzecz, ale to jest taka moja słodka ochota i tajemnica. Czy na tą naczepę też zrobili malowanie, ale nie widzę. Zobaczmy. Nie, na tą naczepę nie ma niestety malowania. Poszukajmy, czy malowanie jest jeszcze na inny rodzaj naczepy. Bo jak widzimy, jest tylko na firankę. Jest tylko na firankę. Podejrzewam, że jest też na chłodnie, natomiast no. Tak to mniej więcej wygląda. Ja bym jeszcze się zastanowił, czy przy okazji sobie nie przemalować zestawu. Nie, dobra. Zestaw sobie przemalujemy kiedy indziej. Za dzisiaj bardzo serdecznie wam dziękuję. Trzymajcie się i do zobaczyska. Pamiętajcie o tym, że jestem wam wdzięczny za każde okazane wsparcie. Do zobaczyska. No i cześć.